Nie narzekają, że Polska nie jest państwem prospołecznym, wiesz, jest coś do PiS, mają pretensje. Niestety ze strony różnych ugrupowań od lewa do prawa, które rywalizują z PiS-em, słychać jakieś niedobre pomysły, nieokreślone zmiany. Umówmy się, Wojtku, że każda partia, która chce walczyć o władzę w Polsce, nie może sobie pozwolić na to, żeby zlikwidować 500+. No, za chwileczkę o programach czysto alternatywnej rzeczywistości mógłby wygrać jeszcze Petr, który się opiera, że 500+ zlikwiduje. Za chwileczkę będziemy mówić o programach prospołecznych, ale jeszcze chciałem dopytać o kwestię taką, czy w Konstytucji powinny być zapisane... Przepraszam, bo Golas... Jest gol. 1-0 dla Polski, właśnie w tym momencie padła bramka, 18 minuta, za chwilę się dowiemy, czy to był Robert Lewandowski. Ja chciałem powiedzieć, że gramy tak ładnie i tak szybko, że jeszcze się zorientowałem, kto stronę atakuje, ale teraz już wiem. Bardzo dziękuję panu redaktorowi Waczakowi za... Przepraszam, bardzo dobrze, bardzo proszę o pomoc i wtrącanie się. Wracam do, za chwilę podam strzelca gola, chyba to był Robert Lewandowski, minuta 18, prowadzimy 1-0 z Litwą. Wracam do Konstytucji i chciałem dopytać o kwestię tego, czy w Konstytucji powinny być zapisane takie niejasne, pewnego rodzaju niejasne terminy, między innymi jak społeczna gospodarka rynkowa. Bo ja sobie potrafię wyobrazić i kapitalistę, który uważa, że to jest właśnie społeczna gospodarka rynkowa, i który właśnie realizuje społeczną gospodarkę rynkową i będzie i dla każdego obywatela będą to takie niejasne sformułowania. Czy konstytucja powinna być bardzo jasne i precyzyjne, i żeby każdy obywatel mógł zrozumieć, co jest to? Akurat termin społeczna gospodarka rynkowa to bardzo jasny termin, odnoszący się do kadencji końca lat 30. i początku 50., czyli połączenie kapitalizmu z pewnym socjalnym sznytem. Zapraszamy na co tygodniowe spotkanie ze Tak jak spojrzymy na rynek pracy, no to przez ostatnie 30 prawie lat, no to państwo nigdy nie stało po stronie obywatela. Zawsze było po stronie kapitału, zawsze mówiło się, że trzeba się cieszyć, że mamy pracę. To się teraz w ostatnich latach zmienia, to chyba dzięki decyzji Prawa i Sprawiedliwości. No ale jednak gdzieś taka folwarczna mentalność polskich przedsiębiorców, taka fałszywiana zależności między pracodawcą a pracownikiem, a gdzieś są głęboko zapisane w DNA polskich przedsiębiorców. No i gdzieś ten sygnał państwa musi płynąć, że tak, my jesteśmy tu po stronie pracowników. Po stronie obywateli, bo to oni starają większość to budują jednak dobrobyt państwa. No dobrze, tak jest, tak. To praktyka często rozmija się w Polsce z teorią. I w tych sprawach społecznych, jak już wspomniałem, wielokrotnie rozmijała się z tym, jak działa państwo. Wobec tego, jak państwo sobie wyobrażaliśmy, pisząc konstytucję, tak? Natomiast jeden z powodów, dla których stara konstytucja na tym zmieniała, jest to, że tam na wiele jej przepisów jest bardzo nieścisłe. I jeżeli tutaj pojawia się postulat prezydenta, pytanie, czy jest on w stanie założyć kompetencje zagraniczne od prezydenta w sprawie polityki zagranicznej i wyszlić na stan w Rzeczypospolitej, to aż się prosi, żeby to precyzować, że chodzi o to, żeby prezydent był wyłącznie dowódcą sił zbrojnych na okresy wojny. No nie było problemu, żeby tutaj te pytania uchylić. Zabrakło mi w tych pytaniach referendalnych jednej bardzo ważnej kwestii, na którą zwracają uwagę przedsiębiorcy, a mianowicie obecna konstytucja nie traktuje jako nienaruszalną wolność, pewną wolność gospodarczą. W procesie pana Migacza z burmistrzem jednej z podkreleckich gmin, która ostatecznie zakończył się, bo ten proces dotyczył właściwie tej firmy budowlanej, a proces dotyczył tego, że burmistrz blokuje decyzjami administracyjnymi różnym prowadzeniem działalności i tam właściwie firmy skarżył się na naruszenie jego prawa wolności gospodarczej. Sąd Najwyższy przyznał, że rzeczywiście wolność gospodarcza w Polsce nie jest konstytucyjnie chroniona dobra. I bardzo ja sobie wyobrażam, że to jest zapisać, prawa wolności osobistej, jeżeli to zapisać, to ja się gwarantuję, że to nie jest jakiejkolwiek zmiany. Nie,
mojego świata. Pytanie brzmi, czy tak naprawdę, bo mówiliśmy bardzo dużo o frekwencji. Dlaczego takie są założenia, że będzie niska frekwencja? Czy Polska jest takim krajem, który obywatele Polscy nie za bardzo lubią referendum? Czy to wynika, że niechętnie się wypowiadają? Gdzie ta frekwencja była? No to było to referendum, nie wiem, ale referendum Andrzeja Dudy to są rzeczy, które jako pierwsze w szczególnych społecznych emocji też jakoś inicjatorzy tych referendów jako taką przekonali, że to są rzeczy ważne. Media też trochę dokładamy do tego, pokazując, że to jeden trochę absurd jest. Ja uważam, że akurat takie referenda powinny być rzeczywiście w sprawach absolutnie kluczowych dla państwa, tak? Wszyscy, którzy pragną podzielić się podobną historią własną lub swoich bliskich, historią pomocy niesionej Żydom podczas II wojny światowej, prosimy kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30 pod numerem telefonu 56 610 684. Nawet trzeba oczekiwać, żeby ludzie wstali w niedzielę przed telewizorem, zrezygnowali z pracy z dziećmi, zrezygnowali w restauracjach, żeby udać się na referendum, które jest kompletnie nieinteresujące i kompletnie nieinteresujące. Witam Państwa, szczęść Boże. Powoli zbliża się koniec roku akademickiego, więc bardzo przedstawi zatrzyma refleksję, którą się to, co uderza najbardziej, to zmniejszające się liczba wielu Polaków w przypadku tych referendum, do dzisiaj na przykład wielu nie wie, że jest jakiś kolejny referendum do Dudy i czy to nie ma dotyczyć. I pewnie będziemy dyskutować o tym, jaki kolor butów włosów Jarosław Kaczyński, albo czy pani Izabela Pek była kochanką posła Pięty z miłości dla pieniędzy, czy może to zajmą przesłowy. No bo czym żyje dzisiaj większość tych największych mediów, tak? I tabloidów zwłaszcza. I to będzie pewien problem. No, musimy się tutaj zaatakować średnią linię, która tabloidna ma się, ale myślę, że nie będzie. Natomiast z drugiej strony jest też kwestia tego, że jest tak bardzo wielka polityczna pomiana. I to pokazało to, że referendum w Warszawie jest sprawą zwolnienia Hanny Krakowicz-Pa. Sprawie dla Waszej Jaku bardzo, bardzo ważnej. Ale skoro jedna część sceny politycznej mówi, trzeba iść koniecznie głosować, to prawda, tak jak mówi, absolutnie nie wolno iść głosować. I będzie podważać jakikolwiek, prawda, znaczenie referendum. To jest taki, że pójdą głosować ci, którzy otrzymają się jedną stronę, a sceny politycznej nie pójdą głosować, żeby pewnie chcieli się wypowiedzieć. Ci, którzy są nawet tej idących do głosowania przeciwnie. To będzie też w sprawie referendum. Andrzeja Dudy, jeżeli oczywiście będziemy na skutku, to będzie elementem tej wojny. Strona, która będzie mówić, trzeba iść głosować lub nie będzie udawać, że nie wie, o co chodzi. I w zasadzie będziemy mieli jeszcze głosowanie i obszerną opozycję, która będzie absolutnie iść głosować, nie iść nic. Ja szkoda, bo warto by skoro jest taki referendum na terenie Polacy Polskiej. I chociaż raz na jakiś czas wypowiedzieli się nieco bardzo ważne. A my przechodzimy na drugą połowę debaty dnia. Przypominam, Wojciech Dobranowski, Tygodnik do Rzeczy, Tomasz Walczak, Super Express. A panowie, chciałem porozmawiać o programach społecznych, które właśnie startują teraz w Polsce, zakładają programy rządowe. Dobry Start, 300 zł dla ucznia, tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i minister Elżbieta Rafalska i minister Anna Zalewska. Czy to PiS-owi przyda się politycznie tuż przed wyborami samorządowymi? Tomasz Walczak. Przyda się na pewno, wrócimy może trochę do początku roku, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki. To miał być taki sygnał, że kończymy ten etap budowy socjalizmu w Polsce, tak powiem. Dobrze, że nie jest na pewno warto zwrócić uwagę. Nie źle, ale wiemy, co chodzi, tak? To pierwszy etap, kiedy była premierem pani Beata Szydło, no, związany był z tą korektą prospołeczną, tak? Że pensję minimalną godzinową podnosiliśmy, wysoką pensję minimalną miesięczną. No i to był, jakby ten etap miał się zakończyć, No ale trochę życie zweryfikowało to, co planował Prawo i Sprawiedliwość, no bo dziś Prawo i Sprawiedliwość zmuszone jest do powrotu do tego, co przyniosło mu. No tak, bo tutaj narzekają, że Polska nie jest państwem prospołecznym, czy to PiS-owi się przyda, no pewnie się przyda, zobaczymy co dalej.